Cześć, dzień dobry, Radek Sieran, Smakuj Piwo. Wypiliśmy Krakonosz 10, a w sklepie był jeszcze Krakonosz 12, czyli troszeczkę mocniejsza, pewnie troszeczkę pełniejsza też, wersja czeskiego pilsa, czeskiego piwa górnej fermentacji 12. Ponownie nie są wymienione kwaśnice i ponownie skład jest dokładnie taki sam. Woda, jęczmień, słód, cukier, chmiel i chmielowy ekstrakt. Nie ma kwaśnic, czyli nie ma drożdży, no ale oczywiście na pewno są użyte. Z żadnych innych informacji nie ma tutaj. Jest napisane, że Krakonosz jest z Trutnowa, jest adres, no i Swetly Leżak 12, czyli piwo górnej fermentacji. Etykieta w zasadzie taka sama, chyba troszkę ciemniejsza, za to jest coś, co ten egzemplarz wyróżnia, zupełnie inny kapsel. Mi się wydaje, że ładniejszy, taka litografia, dokładnie taka sama jak na etykiecie, tylko że na kapslu. Fajna, ładna, dokładna, będzie do kolekcji. Otwieramy zatem i sprawdzamy, jak piwo. No wyłaź. O. Jak piwo wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Troszkę mniej się pieni i to chyba dobry znak. Kolor. Złoto. Wygląda jak jasny lager. Jest w zasadzie klarowny w 100%. Nawet mogę zbliżyć. No jest to klar. Jest to klar. Wygląda sympatycznie. Bąbelki bardzo powoli unoszą się do góry. Piana taka sobie. Wąchamy. No bardzo przyjemnie i intensywnie. Bardzo dużo kwiatowości. Taka wchodząca nawet w nutę perfumową i powiedziałbym dojrzała brzoskwinia. Aż z tej kwiatowości wychodzi taka dojrzała brzoskwinia. Tak, no dokładnie, dokładnie. Taka mięciutka brzoskwinia. Bardzo intensywny aromat. Masełka na razie nie czuję. Pierwszy łyk. Sympatycznie. Sympatycznie. No na pewno jest to piwo o klasę, albo nawet dwie klasy lepsze, wyższe, smaczniejsze niż jasne lagery dostępne u nas w każdym sklepie. To nie ulega wątpliwości. Jest przyjemnie, jest dość pełna słodowość, jest bardzo przyjemna kontra goryczkowa, dość niska, natomiast intensywna i długo utrzymujący się posmak, taki ziołowo-ziemisty, bardzo fajnie uzupełnia te wszystkie nuty. Jeszcze jeden łyk. No idealne piwo na wypicie sobie od tak, bez zbędnej spiny. Naprawdę, naprawdę fajne piwo, fajne piwo. Masełko delikatnie zaczyna wychodzić. To jest taka nutka, nawet bym wchodząca bardziej w brzoskwiniowy jogurt, niż masełko takie typowe. Bardzo przyjemnie. Oj, zniknie szybciutko. Zniknie szybciutko. Nie powiedziałem o zawartości alkoholu nic. Z 12 ekstraktów wyciągnięto 5,1 alkoholu, więc no są tacy, co potrafią wyciągnąć 6, ale widzę, że akurat Krakonosz nie należy do nich. Jest tutaj 5%, 5,1%. To jest myślę, że taki jeszcze przyzwoity standard na takie piwo codzienne. Coś więcej do dodania? Chyba nie, chyba nie. Bardzo przyjemne, bardzo pijalne, bardzo fajnie zbalansowane, przyjemnie goryczkowe, nie za wysoka goryczka, fajna pełnia na początku. Wciąż w zapachu taka nutka kwiatowo-brzoskwiniowa. Nie potrzeba nic więcej. Są takie dni, w które po prostu nie potrzeba nic więcej. Krakonosz 12. Ponownie do polecenia, jak najbardziej. Dziesiątka rzeczywiście była bardziej wodnista. Dwunastka już nie jest i to jest taki poziom odpowiedni, myślę. Odpowiedni, żeby się orzeźwić, żeby się po prostu poczuć, nie wiem, może poczuć lato już. Bardzo przyjemne piwo. Krakonosz 12.
ma rekomendację moją, ma moją rekomendację. Tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć!